To jest, wiesz, tak jakbyś był z jakąś ukochaną osobą sam na sam i, w, i nie dzielił żadnych emocji, miłości i tak dalej z nikim innym, tylko wiedziałbyś, że, że tylko z nią to dzielisz albo z nim. I, I tak samo było wtedy z tą przyrodą, że ja byłem dla niej, a ona była tam dla mnie. Nigdy nie straciłem tego poczucia wchodzenia do innego świata, zamykania drzwi i takiej izolacji od warunków zewnętrznych. Myślę, że cechą człowieka jest wchodzenie w te akty twórcze, nie będąc artystami nawet. To nie jest potrzebne. Każdy lubi przyjemność, wybiera przyjemność od, od pracy, tak? yy, tylko w konsekwencji po prostu kończy się marzeniami tylko i wyłącznie, a nie zrealizowanymi rzeczami. Musimy podejmować wysiłek, nie możemy się bać tego, że, że, że żyjemy. No. Musimy tego doświadczać, a nie, nie doświadczy się inaczej, jak tylko przez, przez trudy. Życie się tak łatwo nie kończy. Życie jest taką, takim zjawiskiem, które wbrew pozorom trudno wyeliminować. Fotograf, animator kultury, wykładowca akademicki i nauczyciel fotografii. Pszczelarz, muzyk, kulturystawca. Założyciel pasieki artystycznej na dachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Przed Wami Marcin Sudziński. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, bardzo mi miło. Na początek to ja Cię witam serdecznie, Marcinie, w podcaście ty tu tworzysz, w którym z twórczymi ludźmi rozmawiam o w zasadzie wszystkim, co jest związane z kreatywnością. To wszystko, co powiedziałeś to prawda, jedyne co bym zrobił, to może zmienił kolejność, bo ludzie lubią chronologię i chronologicznie to było tak, że najpierw to chyba pękła mi struna w gitarze, jak miałem 9 lat i siedziałem na na progu domku teraz już w Lublinie wówczas to była wieś Wulka Abramowicka gdzie się wychowywałem i jak mi ta struna pękła od pożyczonej na gitary no to myślałem że to jest jakiś koniec świata że się stało coś strasznego nigdy nie wracałem do tego wspomnienia tak powiedzmy publicznie siedząc na, na skraju tego domku no, mając przed sobą mleczarnię i plac manewrowy przed tą mleczarnią Poczułem bardzo wielką radość z tego, że mogę, mogę siedzieć z tym instrumentem, wydawać dźwięki i mieć takie poczucie, że robię coś, co mnie w szczególny sposób unosi, kilka centymetrów nad ziemią i, i daje poczucie wolności. Nie byłem wtedy uczniem szkoły muzycznej, nie, nie byłem w schematach treningowych, ćwiczeniowych. Ten instrument był po prostu czymś abstrakcyjnym, w co uderzało się i wydawał dźwięki. To było niezwykle piękne uczucie, jak sen w ogóle. Więc może należałoby wrócić faktycznie do tego wspomnienia, a później dopiero do technikum pszczelarskiego. No dobrze, skąd ty się tam wziąłeś, tym technikum pszczelarskim? Moja wychowawczyni w ósmej klasie chciała, żebym szedł do liceum. Natomiast ja miałem trochę dość miasta, miałem dosyć środowiska, które, które gdzieś tam się wytworzyło wśród tych blokowisk. Chyba byłem bardzo zagubiony w tej sytuacji. Kiedy pojechaliśmy z wycieczką do technikum pszczelarskiego, to tam jakiś taki głos wewnętrzny obudził się we mnie, który powiedział, że musisz tam być, że to jest to, jest, to, jest to, to miejsce. Tak sobie myślę, że może odezwały się właśnie te. Bardzo wczesne doświadczenia mieszkania i wychowywania się na wsi, gdzie natura, przyroda, bycie z przyrodą, bycie z rzeką, bycie z łąką, bycie z wiatrem, bycie z, z, z ziemią z wilgotną i, i, i to wszystko, co mnie tam tworzyło, po prostu się odezwało. I postanowiłem do tej szkoły przyjść. I tak też się stało. Mieszkałem w internacie. Cały, cały smak tego, tej szkoły. Uważam, że, że był, był pełny dopiero jak się w tym internacie mieszkało, mm -hmm. bo się przechodziło ze szkoły do sąsiedniego budynku i tam było życie towarzyskie, tam były zajęcia pozalekcyjne, albo jak ktoś lubił sport, ale jakoś mnie nie ciągnęło do sportu bardziej właśnie do do gitary, do, do instrumentów, które tam były w internacie. Oczywiście my kupowaliśmy też własne instrumenty i my, my to wykorzystywaliśmy wtedy, właśnie graliśmy, tworzyliśmy własne składy, ale też korzystaliśmy z takich możliwości, które dawała szkoła oficjalnie. Czyli ta pszczela wola to był takie powołanie, można powiedzieć, po, poczułeś w pewnym momencie. Może tak, może tak. Uważam, jest, jest coś takiego jak wstrzelenie się, wiesz, w jakiś taki strumień, który jest dla ciebie przeznaczony i myślę, że takich rzeczy warto się trzymać. Mhm. A zanim trafiłeś, to powiedz mi, ty byłeś kreatywnym dzieckiem generalnie? Myślę, że to jest, wiesz, podstawa taka, że oczy oczywiście tą kreatywność można wykształcić w jakimś, w jakimś w jakiejś mierze, no, ludzkie organizmy, ludzkie umysły młode, zwłaszcza są fantastyczne, są nieskrępowane i pełne potencjałów i trzeba te potencjały oczywiście rozwijać, natomiast jest jeszcze ten element, że jest jakaś taka iskra, wiesz, w, to, w każdym z nas właśnie... Mm, która, jeżeli, wiesz, będzie ro, ro, wiesz, delikatnie rozdmuchiwana, to tam będzie się ten płomień pojawiał coraz większy i większy. I w moim przypadku tak, tak faktycznie było, no, wykazywałem te zdolności. A potem co? Kulturo, kulturoznawstwo, tak? Wcześniej była animacja kultury, Aha. bardzo fajna atmosfera, i super wspominam te studia, kreatywni ludzie, wykładowcy też, to był właśnie ten, to jest ten moment, kiedy taką dygresję zrobię, kiedy powstaje jakiś kierunek. On nie za bardzo ma jeszcze jakąś taką ukształtowaną strukturę, formę, ponieważ jest nowy. Zatrudniają z różnych dziedzin wykładowców, i tym wykładowcom się chce, bo wiedzą, że to jest coś nowego, szukają. Tak? Sami też Posobów się uczą, samych, trochę. Sami też się uczą. I to był ten czas, właśnie bardzo dobry czas animacji kultury. Zresztą wielu animatorów, którzy dziś są świetnymi animatorami, dyrektorami instytucji i tak dalej, właśnie jest po tym kierunku. To pokazuje, że to, 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 miało, to miało sens. Więc to wszystko jakoś się tak pięknie za, za, zaplatało. I kulturoznawstwo to było 5 lat z kolei. 5 lat, i tam poznałem też, basię wybacz, moją towarzyszkę życia, i to, to był też taki, myślę, moment zwrotny mojego życia, ponieważ jesteśmy do dzisiaj razem. Jesteśmy związkiem, który funkcjonuje ramię w ramię, w, 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 jeśli chodzi o pracę na polu kultury. Tak, oczywiście, Basie, pozdrawiamy serdecznie przy okazji, ale powiedz mi, takie studia. Jak w ogóle traktuje się, jak się podchodzi do kreatywności na takich studiach, na takim kierunku? No, tak jak powiedziałem, z racji tego, że to był, były nowe przedsięwzięcia Uniwersytetu. To myślę, że pozwalano na więcej. Nie wiem, może się mylę, ale to znaczy nie chodzi mi o jakieś formalne pozwalania, ale, ale akceptację pewnych, pewnych pomysłów. Więc tam było, było miejsce na kreatywność, było duże pole do, do popisów. Funkcjonowało ACK, chatka Żaka. Stud studenckie Dni Fantastyczne. Tam zaczął też działać Koza. Mógłbym teraz naprawdę jakąś taką litanię z tymi nazwiskami yy, księżniak. Wielu innych, którzy dzisiaj pełnią yy, no, no, no ważne role. W, w, są w albo, kulturze, albo, albo ją tworzą, albo nią zarządzają, tak? albo jedno i drugie. Mhm. No, muszę powiedzieć, że dowiaduję się ciekawych rzeczy o tobie, których nie wiedziałem. Ty jesteś tak w, w przestrzeni publicznej kojarzony najbardziej z fotografią, nie? Chyba tak. To jak znaki... ta fotografia się. to był przypadek? Czy to było tak jak z tą pszczelą, wolą, że poczułeś jakiś taki iskra, jak to powiedziałeś? No, zacząłem wyjeżdżać w 2003 roku do, do Włoch. I byłem w miejscach, w których wcześniej nawet sobie nie wyobrażałem, tak? że, że, że istnieje na przykład miejsce, w którym spotykają się góry i morze. Znałem w takiej jakiejś rozłączności, natomiast tam zobaczyłem zupełnie inne krajobrazy, z inną atmosferę, inną architekturę, architekturę bardzo, bardzo starą czasami i pomyślałem sobie, że, że, że chciałbym to mieć gdzieś zarejestrowane, yy, yy, ale nie w taki sposób yy, jakiś migawkowy, przypadkowy, nie, nie, nieskładny. Wiedziałem, że musiałbym się trochę nauczyć i zacząłem się interesować fotografią, a że yy, na Animacji Kultury miałem kolegę, świetnego fotografa i świetnego konstruktora też, stolarza, Michała Gostka i on mi powiedział, powinieneś po prostu wejść od razu w ten średni format, masz świetny jakość, w łazience to robisz, po prostu trzeba to zacząć robić i zacząłem to robić. Później spotkałem się z Edkiem Romańczukiem i okazało się, że ten Edek po prostu jest skromnym człowiekiem z jakimś bardzo ciekawym dorobkiem i myśleniem. Także miałem od kogo tą wiedzę czerpać, ale przede wszystkim miałem taką determinację i czas, żeby to robić w łazience, we własnym domu na, na, na ulicy Szwajcarskiej. Ale dlaczego ją miałem? Właśnie dlatego, że to mi znowu dawało ten, to, to, to poczucie un, u, unoszenia się nad ziemią, kilka centymetrów, że po prostu jestem w stanie wskoczyć w inny świat który polega na tym, że w, że, że w momencie zgaszenia światła i, i zamknięcia drzwi zaczyna się inny świat, inne myślenie, inne odczuwanie, skupienie i tego no, nie dawało nic, ni, nic innego, tego rodzaju przeżycia. I to było tym motorem później, czy w chatce Żaka, czy później w ośrodku Brama Groszka, gdzie ta pracownia była... No, niezapomniana nie i na, naj, najlepsza, no. to tam właśnie w tych pracowniach już mogłem to profesjonalizować, ale nigdy nie straciłem tego poczucia wchodzenia do innego świata, zamykania drzwi i takiej izolacji od warunków zewnętrznych, nawet od myśli, które tam gdzieś człowieka dręczyły. To mi pozwalało na, na, na niezwykły sposób pracy. No dobrze, czyli zaczynałeś od, powiedzmy, takiej potrzeby czy chęci dokumentowania świata, który wokół ciebie tak. istniał, zatrzymania tego, ale to chyba przeszło trochę dalej w kreację artystyczną. Jak, jak do tego doszło? No doszło do tego w, w pociągu, chyba do Rzymu jechałem wtedy z Turynu. Zrobiłem zdjęcie, na którym zobaczyłem po, zmultiplikowaną postać ona się przesunęła i ja to, ja to, ja wiedziałem dlaczego on, to się, co, co się stało, tak? Ale wtedy właśnie w tym momencie, jak to zdjęcie zobaczyłem, było zaskoczenie Było dla zaskoczenie i było, było takie uświadomienie sobie, że to jest jedna z wielu, wielu technik, którymi mogę budować jakieś wypowiedzi, jakieś efekty, nazwijmy to, bo to wtedy jeszcze nie funkcjonowało w mojej głowie jako jakaś tam forma wypowiedzi i tak dalej, później to przychodzi, przychodziła ta świadomość, że że, ty, że to może być jakimś środkiem, środkiem wyrazu, ale wtedy właśnie to, to, było, to był rodzaj efektu, który pomyślałem sobie, że mo, może mieć swoją powtarzalność, może mieć swoje jakieś uzasadnione użycie albo po prostu użycie po to, żeby się w ogóle cieszyć z samego tego obrazu, że on się w taki, a nie inny sposób rozmazał, podwoił i tak dalej. I wtedy zacząłem. Dążyłeś do tego, żeby to było świadomie, tak? Zrobione, tak? tak Rozumiem. To... Nadążyłem do tego, żeby było świadome, ale jednocześnie dużo oglądałem, już zacząłem oglądać albumy książkowe, bo zanim poszedłem do Akademii Fotografii w Warszawie, to wiedziałem, że jeżeli nie mam możliwości oficjalnej edukacji, to jest autoedukacja. Autoedukacja na czym polega? Po prostu polega na uczeniu się patrzenia, czyli oglądaniu obrazów niekoniecznie fotograficznych. Tylko te, które mają wspólną zasadę, kompozycję, na przykład światło, czy bryłę, czy inne, inne zagadnienia. Mhm. Zaczęło się od średniowiecznych, od renesansowych. zaczęło się od Niderlandów, od Boscha, Bruegla, no, później do, do, do sztuki współczesnej. Kartkowania albumów, które tutaj nie były wydawane, bo, bo przyjechały gdzieś z Niemiec, tak, albo z innych zakątków jeszcze Europy. Po prostu te, patrząc, ja się uczę, że analiza odbywa się niejako automatycznie. Ponieważ nie muszę znać, nie muszę znać zasad kompozycji, nie muszę umieć ich określić, ale istnieje coś takiego, jak obycie się z tym obrazem. Czyli jeżeli ja wykształcę w sobie jakieś dobre wzorce, to później moje oko czy moja świadomość będzie automatycznie próbować kadrować podobnie, bo będę czuł, że coś siedzi tak? że to jest ta percepcja optymalna w tym momencie, jeżeli głowa czy oko, czy, czy, czy cokolwiek innego, jakiś element krajobrazu znajdzie się w tym, a nie innym miejscu kadru. Więc to było bardzo ważne. Ważne to, to oglądanie, a później zdecydowałem pójść na dwa lata do Akademii Fotografii w Warszawie. Istnieje takie stwierdzenie, że y, zrobienie zdjęcia to tak, jakby z definicji, jest tak twórczy. Zgadzasz się z tym? Trzeba by było się nad tym zastanowić, bo jeżeli nie mówimy o przypadkowym, oczywiście naciśnięciu migawki, to jest samo wzięcie aparatu, poczucie potrzeby, że chcę to sfotografować, ale nieświadomie mhm. też można, mhm. Można, mhm. można wytwarzać coś, co inni będą odczytywać jako, jako piękne albo ciekawe, albo jakieś niepokojące i tak dalej. Tu mam taki przykład, właśnie aktu twórczego, który się sam stworzył. Nie wiem, czy ty. Podobnie odbierasz tę gumę czarną i te kropki, które wyglądają po prostu jak niebo, na, jak fotografia z teleskopu Hubble'a albo tak, Webba. Tak, dokładnie takie skojarzenie no miałem właśnie, pierwsze, bo powiem, że jesteśmy u Marcina w pracowni pszczelarskiej i rzeczywiście na stole leży czarna guma, na której są... Kropki różnokolorowe, barwne tak? i różnokształtne i faktycznie jak rozstawiałem mikrofony, to jak patrzyłem na to, to mówię, o jak z Gwiezdnych Wojen. No właśnie, I oczywiście jak to powstało? Powstało to przy malowaniu uli, to farba kapała yy, i nikt o tym nie wiedział dopiero jak spojrzeliśmy na podłogę to okazało się, że to jest i to wygląda jak fotografia z teleskopu Webba albo habla. i tak to jest, że można wytwarzać, może się to tworzyć, a my możemy to Odczytywać już z naszą intencją i z naszą interpretacją. Myślę, że cechą człowieka jest wchodzenie w te akty twórcze, nie będąc artystami nawet, to nie jest potrzebne, ale akt twórczy myślę, że jest bardzo i był zawsze bardzo człowiekowi potrzebny. Czy to były malowanie jajek wielkanocnych, czy to było. Owijanie chochoła wokół, wokół, wokół rośliny, czy lepienie bałwana, czy inne jakieś rzeczy, które wydają się błahe i prozaiczne. Ale wrócę do tego, do tej gumy i tego nieba, który na niej widać. Czy zatem poziom świadomości twórcy może decydować o wadze dzieła, czy... Myślę, że, myślę, że tak, ponieważ... Istnieją dzieła, do których wymagany jest komentarz. Ten komentarz do, do pustej kartki z kilkoma pociągnięciami albo, albo punktami. Jest w bardzo w wielu przypadkach konieczny, i wtedy ta świadomość czy poszerzanie, budowanie świadomości twórcy ma znaczenie. Ono w ogóle ma znaczenie, dlatego że świadomie, mniej świadomie lub bardziej świadomie zaczynamy budować jakość naszego dzieła. Intuicja też jest, też jest niezbędna, bo jak dam taki przykład, sięgamy po swoje negatywy. Negatywy, które były zrobione sprzed 20 lat i je wyciągamy. Tak? Widzimy w tym coś zupełnie innego niż, niż w momencie robienia zdjęć. To chyba często się zdarza, że patrzymy na zdjęcia z przeszłości i one tak jakby z automatu nabierają dużo większej wartości, nie? Tak i dzieje się to, to, to też z tego względu, o którym pisał Roland Barthes. Właśnie, że mamy w przypadku fotografii możliwość zapisu przeszłości, zapisu tego, co już, co już było, co powoduje w nas niemały niepokój. I, te, i, i wynikiem tego niepokoju mogą być właśnie no, pewne wartości takie emocjonalne, że, że te, te, te obrazy są dla nas ważniejsze, ponieważ są sentymentalne, ponieważ poświadczają przemijanie, poświadczają yy, w końcu, mówiąc brutalnie, śmierć. Naturę tak, rzeczy, czyli, czyli że to życie, jakby nie było fotografowane z jakimkolwiek impetem i, i radością tego życia, to na zdjęciu oglądamy już coś, co było i coś, 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 coś co nie wróci, coś, co się przechyliło już w stronę, w stronę szarą, w stronę ciemną, w stronę, w stronę śmierci. I właśnie to jest ta dwoistość fotografii. Mnie się to bardzo podoba, właśnie ten, ten, ten potencjał. No Jest coś takiego, ci, którzy oglądają na przykład albumy fotograficzne z, z dzieciństwa, czy, czy wracając nawet do plików, wracając przed 20 lat, przed 10 lat, przed roku, kurczę, czasami no widzimy jakąś sytuację, która, która nami potrafi potrząsnąć, telepnąć. Czyli, jeżeli rozumiem dobrze, mówisz o czymś takim, że faktycznie w zasadzie w momencie, kiedy już robimy zdjęcie, to to, to umiera w pewnym sensie. Tak, tak. Natomiast taki... kiedy patrzymy na to za jakiś czas, to to z powrotem ożywa. No, tak, tak. To są te peł... fotografia pełna paradoksów, dokładnie. To ożywa, to jest inaczej interpretowane, to jest bardzo subiektywne też, oczywiście, bo smutek czasami tej sytuacji polega na tym, że tylko ty to rozumiesz, że tylko ty jesteś w stanie dzielić sam ze sobą tą, tą emocję. Czasami się zdarza, ktoś oczywiście tak jak w przypadku, nie wiem, siedzimy we dwóch i nam się dużo łatwiej rozmawia o, foto, o fotografii, bo ty jesteś fotografem i dokładnie znasz te emocje i, 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 i ale, ale nie zawsze jest ta możliwość, żebyśmy się mogli tak tymi, tymi emocjami i zrozumieniem tego dzielić. Przejdźmy trochę do, do tego, jak ty tworzysz, czy w jakich nurtach ty tworzysz fotografii. Mówimy o fotografii w tej chwili. Kiedy jakoś chce się uczciwie podejść do, do, do odpowiedzi, no to, no to wtedy staje się to problemem, bo można opowiadać różne historie i, i budować różne narracje, ale tak mi teraz właśnie to przyszło do głowy, wiesz, że to jest taki, jeśli chodzi o ten nurt, to, to jest to, to właśnie chyba taki nurt bieżącej potrzeby, czyli nurt T, tego, nad czym w, w danym momencie życia myślisz i zastanawiasz się. E, czasem jest to, y, wiesz, ten, ten, ten wątek jest ciągle ten sam. E, tylko osnowa zmienia się e, kolor i, i, i długość i, i, i kształt, ale, ale, ale to, co Twoje, to, co u początków było, to zostaje. E, ja w, w Czasie akurat pandemii, tak myślałem, co z tą fotografią dalej zrobić, gdzie ja w ogóle jestem. Miałem taką ochotę wrócić do czegoś bardzo pierwotnego i czegoś, co nie wymaga w ogóle aparatu. Czegoś, co jest zredukowane do, do prostej formy, do prostej techniki światła i materiału światłoczułego. Bez użycia zbędnych. Narzędzi, czyli źródłem światła może być lampka, może być zapalniczka, może, ale, ale też powiększalnik, tak, jeżeli, jeżeli go mam i mogę go zaświecić. Więc zachciałem zrobić czegoś naprawdę, o czym nie będę yy, chociażby przez chwilę myślał, czy to zostanie yy, zrozumiane, czy będę w stanie się tym podzielić, czy ten obraz będzie w końcu znośny dla odbiorcy. I chciałem zrobić coś, co da mi taką wolność i, i że nie będzie mnie to obchodziło w ogóle, że wytworzy i zacząłem wytwarzać takie obrazy i te obrazy powstawały mało tego ja tutaj może nadużyłem tego słowa, że ja nie byłem żadnym wytwarzającym, ja byłem rozpoczynającym proces. A on się działał samoistnie, bo jak wiadomo, w fotografii może być tak, że jeżeli zainicjujemy jakieś naświetlenie i rzucimy do wywoływacza, to to sekundy na sekundę zaczyna pracować, zmieniać swoją formę, jasność, kształt itd., itd., aż do momentu być może zupełnego zaczernienia, czyli zniknięcia w ogóle obrazu. Więc ten proces ma to do siebie, że on sam pracuje i możemy to wykorzystać, bo wtedy ta czasoprzestrzeń, która mnie dzieli pomiędzy kuwetą a mną stojącym nad tą kuwetą, jest potencjałem bardzo ciekawym, bo przy moim rodzaju wyobraźni, wyobrażałem sobie, że to jest ten moment pojawiania się elementów zaskoczenia, elementów wręcz wróżbiarskich, czyli że wylewam wosk. Z garnka cieknie do, na wodę i się tworzą kształty. I teraz ja to mogę czytać i być może to mi się coś zaczyna yy, kształtować jakaś przy, przyszłość. Zaczynam widzieć jakąś przyszłość. Ja poczułem ten yy, coś takiego, yy, kiedy wrzuciłem w czasie pandemii tą kartkę papieru do wolno pracującego wywoływacza i, i, i proces zaczął ujawniać sam kształty, ponieważ nie był to zwykły papier, trzeba powiedzieć, bo to był papier przeterminowany, który stracił ważność w roku w, roku, w latach 80. 83, czwarty, szósty i tak dalej. A wywoływacz też nie był takim prostym wywoływaczem, bo to był wywoływacz wolnopracujący litowy, który potrafił właśnie wyciągać, czyli ten proces inicjował w pewnych punktach szybciej, w pewnych wolniej, a w pewnych w ogóle. Więc to się pojawiały różnego rodzaju kształty, bryły, zaciemnienia, cienie i tak dalej. Czyli nieobliczalność. Nieobliczalność, kompletna. kompletna nieobliczalność. Do pewnego momentu, w, której, w którym ja zdecydowałem dobrze, już dosyć. Już koniec, bo ja chcę właśnie to zostawić, bo tu się coś pokazało i jeżeli ja przeczekam kolejną minutę, to, to, to już będzie czym, czym, czymś innym. To był ten drugi moment, właśnie mojej decyzji, czyli włożenia i wyciągnięcia. A później pomyślałem sobie, że skoro już wróżymy, no to yy, nie bez znaczenia jest to, yy, czego używamy do tych wróżb, tak? czyli to, co się pojawia na tej pr przestrzeni. Yy, Papieru fotograficznego i tutaj zaczęła się cała, cała zabawa, ponieważ były to przedmioty po moim zmarłym koledze, 80-paroletnim człowieku, który był Włochem i który zostawił po sobie mnóstwo przedmiotów, ubrań i tak dalej, w które posiadanie częściowo właśnie w których posiadanie wszedłem. I pomyślałem sobie, że to są te przedmioty, które były dotykały jego ciała, później mojego, dlatego że tam były elementy, jakieś koszule, jakieś skarpety, w który, które on, on mi dał i, i, i ja w nich chodziłem przez jakiś czas, jakieś wełniane ciapy, które się rozwaliły i tak dalej. I pomyślałem, że właśnie to będą te, te elementy, z którymi będę pracował. I to się znowu yy, sprawdziło, tak? Wszedłem w, jakąś, w jakiś bardzo interesujący proces yy, i on, on trwa do dzisiaj, on jest właśnie bardzo powolny. Czyli to jest taki, nie wiem, yy, ślad po człowieku? Jest coś takiego, yy, co każe człowiekowi, co kazało zawsze człowiekowi myśleć, nadawać znaczenie przedmiotom. Zwłaszcza przedmiotom, które należały do kogoś, i mówimy tutaj chociażby o, o relikwii, tak? Mówimy też o przedmiotach, które, którym przypisujemy specjalne znaczenie. Miecze, skały, laski, biżuteria, talizmany różnego rodzaju były złożone właśnie z konkretnych bardzo przedmiotów, które do kogoś należały, jakieś funkcje pełniły, jakąś, jakaś historia za nimi stała. Więc te przedmioty stawały się niezwykłe, tak jak przez fakt śmierci chociażby. Te przedmioty zmieniły dla mnie znaczenie, te przedmioty, które nosił mój kolega, no bo z jednej strony pomyślałem sobie, no właśnie tak, tyle po, na, tyle po nas zostaje i jedyną rozsądną rzeczą jest po prostu to zutylizować, na przykład spalić, tak, która tak, była ta piękna tradycja, którą się nazywa często pogańską tradycją, polegało na tym, że płonęło wszystko, co należało do człowieka. Zostawał popiół. Jest to bardzo piękne, natomiast niepraktykowane. Yy, więc yy, tych przedmiotów zostaje dużo i te przedmioty zwykle są kłopotem dla kolejnych hmm. ludzi. Ludzie są zdenerwowani, że muszą to gdzieś w, w piwnicach gromadzić, to pleśnieje, wyrzucić. Ale z albo drugiej gdzieś... strony boją się tego wyrzucić. A z drugiej strony boją się tego wyrzucić. Boją się tego wyrzucić, yy, no właśnie, dlatego do, do tego potrzebny był ten rytuał i o, ogień i spalenie. Uwolnienie. Uwolnienie, uwolnienie. Ja mam to, to przekułem na, na, na inny sposób, mniej ostateczny i radykalny, na, na sztukę, która opowiada między innymi o tym, że życie się tak łatwo nie kończy. Życie jest taką, takim zjawiskiem, które wbrew pozorom trudno wyeliminować. Strasznie oporne jest na, 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 na anihilację to życie. I te przedmioty, one. Po prostu zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoje znaczenie, przestają być koszulą, przestają być skarpetą, przestają być krawatem, przestają być sznurówką, zamieniają się w obraz. I to też mi tak dużo, dużo, dużo powiedziało o, o charakterze życia, że. Że coś się kończy, ale po to, żeby wytworzyła się jakaś inna wartość, albo żeby mogło powstać inne życie, albo żeby mógł powstać inny wymiar, właśnie z tego. Więc ochoczo to, to kontynuuję, kontynuowałem i różnego rodzaju eksperymenty również tutaj w pracowni pszczelarskiej wykonywałem. Zacząłem robić takie rzeczy, że z odcisków, które pozostawiłem, fragmentów, akurat eksperymenty polegały na, na, na użyciu własnego ciała. Czyli z różnych odcisków tego ciała wkładałem te no, odciski były na płótnach, na różnego rodzaju materiale, zwykle białym, i później to wkładałem do, ul, do, do ula. I, 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 I po jakimś czasie pszczoły to przegryzały, nanosiły swoje wzory, ponieważ leżało to na, w, na konkretnych trasach ich przejścia czy miejscach, które musiały zaszy poszyć kitem pszczeli. Ale to były y, y, fotograficzne materiały. Nie to czy były inne odciski, już? odciski, ale, ale z intencją taką, że później na tym y, chce nakładać emulsję i dalej pracować z tym. Dokonałem nawet tych prób, już pierwszych w ciemni. W tym jest też duży potencjał symboliczny i, i taki praktyczny, bo taki bioart powstaje. Tak, to jesteśmy świadkami narodzin apigrafii. Tak, proszę. apigrafii, dokładnie. Taka apigrafia powstaje, to może służyć do, do, do dalszej obróbki intelektualno-rzemieślniczej, warsztatowej. Ale, ale wracając jeszcze do tych, do tych fotografii, to nie wiem, czy to nie będzie ostatni jakiś moment w ogóle mój z fotografią, ponieważ na, na tego rodzaju działalność, taką rzetelną działalność ciemniową, trzeba mieć zwyczajnie dużo czasu. Oczywiście no, fotografia cyfrowa i programy graficzne też są czasochłonne, natomiast tutaj wydaje mi się, że jest to, jest to jeżeli podchodzisz tak rzetelnie do tego tematu, to masę, masę czasu potrzebujesz, którego ja już teraz mam coraz mniej. Mhm, ale te technologie, tak jak mówisz, nowe jakoś ciebie nie ciągną specjalnie nie, fotografii. Nie, nie ciągną. One mnie ciągną tyle, o ile, o ile mi służą do, do szybkiego przesyłu informacji bądź y, takiej auto, autopromocji, auto y, której służy Facebook na przykład, że. W pozytywnym znaczeniu autopromocji, ponieważ mamy, mamy medium, za pomocą którego możemy się kontaktować z najdalszymi zakątkami świata i jest to w mgnieniu oka się odbywa. Wrzucam plik, który wcześniej wygeneruję na, na jakimś cyfrowym urządzeniu. On czasami jest bardzo interesującym obrazem, zrobionym przez, przez fotografa, tak? czyli mam, ciąg, ciągle jesteśmy, czy to fotografia tradycyjna, czy to fotografia cyfrowa, to nie ma znaczenia, po prostu jest to dobry obraz i funkcjonuje w sieci, ale żeby mnie on jakoś mówił coś więcej do mnie, unosił mnie nad ziemią kilka centymetrów, to, to nie, to nie ten rodzaj sztuki. To ja muszę mieć materię. Ja muszę, muszę po prostu mieć kontakt z, z tą klatką, w której jestem. Czyli ze stołem, z ziemią, z, 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 z kamieniem, rozumiesz, z drzewem, z... z to z tą, z tą powłoką. Przejdę trochę do takiego tematu mm, nauczania, bo Ty byłeś nauczycielem akademickim przez długi czas, prowadzisz też pracownie i warsztaty fotografii. Ja w Tobie taką potrzebę wyczuwam, właśnie dzielenia się tym wszystkim. Ale wydaje mi się, że ta, ta, to dzielenie się ono wykracza poza sam warsztat. Użyłeś bardzo właściwego słowa, dzielenie się. Dzielenie się niekoniecznie musi być nauką. Nie czuję się specjalnie mądrzejszy od, od, od innych, w takim sensie, że jak przychodzi do mnie dziecko, czy wczesna młodzież, bo z takimi pracuję to ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że, że ja muszę go czegoś nauczyć. Ja po prostu się chcę z nim czymś podzielić. Dlatego, że ja to sprawdziłem i się okazuje, że czasami to po prostu nie działa, że oni wiedzą bardziej niż ja wiem, inaczej niż ja wiem, wiedzą. Oczywiście nie mówimy tu o wiedzy takiej no, podręcznikowej. przedmiotowej, podręcznikowej, gdzie faktycznie jest wymagana powtarzalność, jest wymagana, wymagany przykład, przykłady, powtarzania tych przykładów i tak dalej. Mówimy tutaj o, o, o troszeczkę innej, innej płaszczyźnie zdobywania tej, tej, tej wiedzy. Wiedzy, tak? Ale, ale ja tego człowieka nie traktuję w ogóle jako kogoś, kto przychodzi. A ja, ja mam tu mówić, o, o, on ma słuchać, ja mu, mam mu coś czegoś mam go uczyć. Ja chcę się dowiedzieć, co on myśli na ten temat. Bardziej niż to, że ja mu chcę coś, czegoś nauczyć. Czyli w obie strony chcesz, żeby to... W obie strony, bo i i dla mnie to jest na najpełniejsza droga. Jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ja widzę, że moja, moja sprawność manualna no jest siłą rzeczy na dużo większym poziomie, no to ja wiem wtedy, że muszę mu powiedzieć weź tą kartkę papieru albo weź tą ramkę i zasada obracania czy zasada wrzucania do, do kuwety jest taka albo taka, I, ale, ale inna nie jest, bo się będzie rozwalać wszystko, bo to bo nie będzie miało sensu. Optymalnie jest taka droga, bądź takie drogi i naucz się jednej z nich po to, żebyś mógł pracować. Owszem, to jest wtedy ten, ten rodzaj, kiedy wymagam tak, powtarzalności ruchów, powtarzalności pewnej, ale nie, nie w, w myśleniu, no bo łatwo jest zabić jakąś, jakiś taką iskrę, łatwo jest zabić słowo, które jest na końcu języka. Zabić autorytetem swoim, wiesz, taką potrzebą pokazania, że ja jestem y, tym, kto wie, kto ma możliwości, a ty musisz się tego nauczyć, bo na przykład jesteś 20 lat młodszy. I teraz to takie słowo, które wyjdzie z ust y, y, dziecka, na przykład, czy pan zabija pszczoły do, do, do pszczelarza. Tak? I widzę reakcję nauczycielek, które y, uśmiechnęły się, bo, bo, bo uznały, że to pytanie jest niemądre, że pytają pszczelarza o zabijanie pszczół. Natomiast to było pytanie głębokie. bardzo, ist bardzo to jest istotne. To było głębokie pytanie dla pszczelarza. Oczywiście. I, i, I dla pszczelarza, ale też dla w ogóle ono dotyka stosunku naszego do, do przyrody, problemu w ogóle hodowania zwierząt i tak dalej. Cała jest po prostu morze odpowiedzi i rozmowy. No i co? Uznasz się za pytanie głupie? Nie możesz tego zrobić, ponieważ nie jest to głupie pytanie. A było było możliwe, dlatego że dziecko spontanicznie z jakichś powodów. Z jakichś, jakiegoś rodzaju połączeń myśli i refleksji, nagle po prostu z tego końca języka, z języka ono uciekło do ciebie. Bardziej taką rolę, rolę widzę, a wciągnąc to pytanie twoje o, o edukację, to jest ten moment, w którym jest to bardzo ważne dla mnie. Jest to, jest to, w tym momencie jest to dużo istotniejsze niż, niż, niż tworzenie czyli to dzielenie się, stawanie wobec człowieka i i pytanie, a co ty o tym myślisz? Jak tobie się wydaje? Bo mnie się wydaje cały czas, od 20 lat mi się wydaje tak i tak. A jak tobie się wydaje? I ja chcę właśnie tego teraz i bardzo na to liczę, że będę miał taką możliwość może poza systemem tutaj akademickim czy szkolnym, ale właśnie w takich sytuacjach, jak przebywanie w pasiece z grupą uczniów, czy z grupą ludzi w Ciemni, więc to jest moje właśnie marzenie. I taka potrzeba no, dzielenia się wiedzą i, i, i przekazywaniem pewnych umiejętności i sposobu myślenia też. Można myśleć inaczej. Nie musimy myśleć na przykład o pszczera, pszczelarstwie w kategoriach pozyskiwania produktów pszczelich masowo tak? albo, albo, albo prowadzenia dużych biznesów. Według schematów, które obowiązują, tak, tylko możemy zupełnie inaczej o tym pomyśleć. Możemy pójść z duchem czasów, a nie Czyli? z utartym schematem. Jaki jest duch czasów no, duch... w przelarstwie dzisiaj? Oderwanie się od biznesu. To jest może takie trochę kontrowersyjne, co, co, co teraz mówię, bo w końcu też musimy z czegoś żyć, musimy mieć te pieniądze i tak dalej. Natomiast ten, ten świat, problemy świata, przyrody. Zmiany, zmiany klimatyczne, które są powodowane czy to działalnością człowieka, czy innymi czynnikami niezależnymi od człowieka, wymagają też spo, zmiany sposobu myślenia i w ogóle zmiany nastawienia, już porzucenia tego, tego takiego archaicznego myślenia właśnie, które gdzieś pokutuje jeszcze w ludziach. O, te, o, tym, o tym ciągłym zagarnianiu, jak najwięcej, jak najwięcej. Yy, więc yy, pojawiają się inne obszary, pojawia się pszczelarstwo miejskie, pojawiają się hobbystyczne yy, ma, małe, małe pasieki czy takie yy, pomysły na, na, na stworzenie yy, u ludzi, którzy mają. Yy, mają pieniądze, żeby zapłacić pszczelarzowi, żeby przyjeżdżał i, i pracował u nich w ogrodzie i później kończył pracę jechał do następnej takiej osoby. Y oczywiście, jeżeli chcemy po prostu być biznesmenami zarabiać dużo pieniędzy, to, nie, to, 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 to ta droga nie, nie zafunkcjonuje, to, to nie będzie dla nich. Ale, ale jest wiele osób, które po prostu są ciekawych świata, y ciekawych y przyrody i bardziej interesuje ich... Y no, właśnie to, to funkcjonowanie w świecie, a nie, a nie, a nie gromadzenie, i właśnie myślę, że, 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 że też z takimi ludźmi chciałbym ten język znaleźć wspólny i, i rozpocząć takie, taką naukę. Mhm. Wiesz. Podobno dla pszczelarza pszczoła nie zdycha, tylko umiera. Nie tylko dla pszczelarza, to było w ogóle zjawisko językowe czy, czy jakieś mentalne, które funkcjonowało w kulturze ludowej. Nie, nie, nie zdycha, bo to nawet przez, jakoś dziwnie przez, przechodzi przez gardło. Mhm. To, 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 to słowo, właśnie. Czujemy, że coś jest nie tak. Mówiłeś kiedyś, że pszczoły to taki kłąb energii. No, na pewno. Kłąb energii, zważywszy na to, że każdy ruch generuje, a nawet też jakieś tam formy bez ruchu też potrafią tą energię absorbować i emitować, ale, ale te, te, te formy, które się uruszają. Czyli owady, na przykład, które są bardzo ruchliwe z naszego punktu widzenia, no to one generują konkretny, konkretny potencjał energetyczny. Napięcie powierzchniowe na, na, na swoim ciele przez, przez to łatwiej też przecież zbierać im pyłki i tak dalej, to są takie sub, subtelności. I jeżeli przemnożymy to przez np. 60 tysięcy, no to się okazuje, że, że mamy całkiem niezły zasób energetyczny. I no to było wiadome, to było wiadome już od, od wieków, dlatego ludzie wykorzystywali to, chociażby w apiterapii. Tak, jak patrzymy na pszczoły, to się wydaje, że, że to, to nie jest kreatywne stworzenie, bo to co? No, pełna hierarchizacja, nic tylko e, robota ciągle, plastry ciągle takie same, ale może jest coś. Czego nie wiemy o tych zwierzętach, jeśli chodzi o kreatywność? Cała wiedza o biologii, o, 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 o subtelnościach właśnie funkcjonowania tego świata, czy feromonach, czy budowie komórek tak istotnych jak na przykład ciało tłuszczowe pszczoły, czy innych. Taniec pszczół na przykład. Taniec pszczół, tak. To są, to są rzeczy faktycznie zbadane, zadziwiające. To jest tak, że patrząc na jakąś powierzchnię, ona nam się wydaje płaska, ale jak zaczynamy się zbliżać do niej yy, i, i jak się nasze oczy skończą i musimy wziąć mikroskop, to się okazuje, że ta powierzchnia w ogóle nie jest płaska. Mało tego, że na tej powierzchni jest życie, i nagle nam się zmienia kompletnie obraz tego. Z pszczołami jest tak samo. Wydaje nam się, że to jest pełna hierarchizacja, bezwzględna praca, co one w ogóle wie, czy one mają emocje, czy one czują, w ogóle nie nie czują, są biorobotami, i to są różni, możemy to różnie wyobrażać sobie. Natomiast jeżeli pracujesz z pszczołami i widzisz zachowania, to na przykład zaczynasz dostrzegać, dostrzegać, to, że one wiesz, mają procesy decyzyjne, mhm. indywidualne owady, tak? że one reagują bie na bieżąco, wiesz, że, że. Nastroje mają swoje. Mają swoje nastroje, mają swoje nagle zmieniają na przykład kierunek lotu, tak? bo coś tam wydedukowały sobie swoimi, swoimi mózgami, swoimi ciałami. Coś odczytały jakieś informacje ze środowiska. I przede wszystkim ja proponuję, żeby, żeby, żeby pomyśleć w ten sposób. Są organizmy, które na Ziemi rozwijają się miliony lat, nie dwa miliony lat, tylko 100 milionów lat na przykład. Sam fakt tego już zmusza człowieka do postawienia sobie pytania, to co one wiedzą. Co one wiedzą? Nie w sensie wiedzy jakiejś intelektualnej, tylko w sensie wiedzy genetycznej, komórkowej, przekazywanej w sposób, który dzisiaj, o, o, o którym dzisiaj już możemy w naukowy sposób rozmawiać. Co one wiedzą o życiu, o przetrwaniu? Co my wiemy, żyjąc jako gatunek setki tysięcy lat, natomiast tutaj u pszczół mamy 100 milionów lat? No, na dodatek, na dodatek my to mielibyśmy, znaczy już mamy dość poważne problemy z przetrwaniem. Dokładnie. I to jest ten punkt, w którym, który one przekroczyły. One miały też takie punkty, tylko my też często o tym no, nie mamy takiej, takiej wiedzy, żeby. Mamy przypuszczenia, że przy, przypuszcza się, że one jadły mięso. Mhm. Że one w pewnym momencie z jakichś powodów porzuciły jedzenie mięsa. Niektóre owady to zachowały. Te, które to zachowały, nie osiągają tej liczebności gatunkowej, co pszczoła, na przykład, która żywi się pyłkiem i, i nektarem. Bez mięsa. Osad przy tym została, szerszeń przy tym został, polują, są świetnymi drapieżnikami w, w, wśród owadów, zwłaszcza szerszenie. O tam. Bardzo interesujące. Piękne, interesujące i, i w gruncie rzeczy łagodne owady, dopóki się oczywiście ich nie, nie sprowokuje, nie rozsierdzi. Polujące nocą zresztą też. Tak. Natomiast coś było takiego, i sprawiły to zapewne rośliny głównie, że pszczoły się tym zainteresowały. I one, one miały możliwości weryfikacji kosztem niezliczonych ilości pojedynczych żyć. Są takie stanowiska naukowców, że, 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 że pojedyncza pszczoła to soma, to ciało, że możemy mówić o pszczole w kategoriach organizmu tylko jako całości. Zbiorowego tak. takiego. No więc te nieskończone ilości narodzin i śmierci doprowadziły pszczoły do tego, że one potrafią nie tylko robić geometryczne wyliczenia, pamiętać, mają pamięć, niektóre zdarzenia pamiętają całe życie, potrafią liczyć, potrafią rozpoznawać kształty, potrafią rozpoznawać kolory oczywiście, lokalizacje, potrafią współpracować z polem elektromagnetycznym planety. Mnóstwo innych jeszcze tutaj elementów, które by nas zaskoczyły, I, i teraz pytanie jest do człowieka: a co my możemy osiągnąć własnymi ciałami? Tak? Bo pszczoła, jeżeli potrzebowała mieszkania, które będzie się składało z bezpiecznych komórek do schronienia się, które będą jednocześnie. Pełnić rolę wylęgarni dla, dla nowych pokoleń, ale jednocześnie będą pełnić rolę magazynu jedzenia, wody itd. tak, dalej, i tak dalej. Będą jednocześnie przy, przenosić energię za pomocą struktury, specyficznej struktury wiązań właśnie w, wosku. One to wytworzyły z, z własnych ciał. Nie zbudowały tego z, z elementów innych, sztucznych, budulców, tylko zrobiły to własnymi ciałami. Doszły do mo momentu takiego, w którym stały się samowystarczalne, tak, i, i, i funkc funk funkcjonują. Nie pozostawiając żadnego śladu w przyrodzie, ginąc, rozkładając się, zostawiając gniazda, które, które służą innym owadom, pająkom i tak dalej, czy, czy do, do zagospodarowania tak Bo pszczoły to zwierzę, przecież które migruje, przenosi się. Ono nie, nie przebywa w naturze na stałe w jednym miejscu, tylko opuszcza gniazdo i, 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 i zakłada nowe kolonie. Więc to wszystko osiągnęły i te osiągnięcia nie są byle jakie. One nie są osiągnięciami biorobotów, one, one, one są czymś dużo, dużo większym, o czym nawet przeciętnemu człowiekowi do głowy nie przyjdzie. To nie bez powodu kapłani egipscy interesowali się pszczołą no, do tego stopnia, że, że, że faraon miał ją w koronie. To nie bez powodu największe kultury. I ich historia, tak jak historia Izraela na przykład, i, i budowania świątyń, czy odwoływania się do symboli, tak, między innymi właśnie pszczoły, czy gwiazdy czy tarczy Dawida, która ma w sobie dwa trójkąty skierowane wierz wierzchołkiem, jeden w górę, drugi w dół, które są już podstawą do, do, do rozrysowania pełnej komórki pszczelej. To, są, to jest geometria, która była świętą, świętą dziedziną. Starożytnych ludów, a którą używała pszczoła na co dzień, budując bryły w dodatku przestrzenne z wosku. No ja, ja mam taką obserwację, jak patrzę na pszczoły, które na przykład pracują na jeżynach. Tak zwróciłem na to uwagę. I to jest ciekawe, że można tam wejść między nie i nic się nie dzieje. One są tak zajęte swo, swoimi sprawami, kompletnie nas ignorują. Może też się powinniśmy trochę tego nauczyć, żeby się zajmować swoimi sprawami zamiast dawać się. Ekscytować różne. Tak, tak, w nadmiernie ba bać. No. Nadmiernie bać. Tak, jest, jest to bardzo ciekawe, co, co powiedziałeś, i nawet ja bym y, zrobił taki, taki troszeczkę, taką, taką dygresję w kierunku pytania, który jest jedno, jednym z czołowych pytań w kontekście kosmosu: czy jesteśmy sami, na przykład. Albo dlaczego nas nie, dlaczego nie odkryliśmy tak jeszcze życia, czy dlaczego to inne życie, bardziej zaawansowane może nie, nie odkryło nas, nie interesuje się nami. Albo unika kontaktów. I, i teraz unika kontaktów. I teraz wyobraźmy sobie właśnie te pszczoły, które jesteśmy w ogóle nie, niepotrzebni, po co są ci ludzie. Kompletnie są niepotrzebni, więc nie ma po co zwracać na nich uwagi. Mamy inne zadania, inne priorytety, które przynależą do naszego, naszego gatunku, naszych yy, zachowań i, i, i zwy zwyczajów, które zmierzają do przetrwania i do rozwoju. I nie ma potrzeby interesować się człowiekiem do momentu, kiedy on nie podejdzie za blisko, bo to jest yy, kluczowe stwierdzenie wobec pszczół i świata przyrody. Jeżeli chcesz obserwować, to zastanów się, czy ten dystans nie jest zbyt krótki. Dlatego, że za chwilę przestaniesz obserwować, bo będziesz atakowany na przykład. I pszczoły faktycznie takie są, jak mówisz, że... Zwła... Znaczy, oczywiście to są, to są znowu, tutaj wracamy do pewnych szczegółów, czyli są momenty, bo inaczej one się zachowują w czerwcu, a inaczej zachowują się we wrześniu. Inaczej zachowują się na, na, na wiosnę, a, a inaczej pracują w momencie przełomu lipca i sierpnia, kiedy brakuje pożywienia, no tak, wtedy rabują nawet. Wtedy rabują, i wtedy, wtedy nie są już przyjaznymi owadami, mhm. tak? tylko podlegają większym, silniejszym prawom, które są ponad, ponad każdym organizmem, czyli tym, które regulują przetrwanie bądź, bądź śmierć. Tak? Nie ma jedzenia, pojawia się dramat, mhm. pojawia się agresja, pojawia się determinacja. Jest jedzenie, jest jego nadmiar. Pojawia się altruizm, pojawia się dzielenie jedzeniem, pojawiają się różne pozytywne przykłady, które, które też znamy z naszego świata. Tak, to rzeczywiście analogia hmm, bardzo ciekawa. Mówiłeś o muzyce, chwilę, żeśmy o tym porozmawiali. Mówisz o tej percepcji wizualnej, audialnej, ale dla artysty to też chyba taka percepcja wykraczająca poza zmysły jest istotna, nie? Owszem, dźwięk, jaki obraz też może wykraczać poza zmysły, ponieważ możemy pewnych rzeczy nie widzieć bądź nie słyszeć. Są dźwięki, które przecież są poza zakresem słyszalności. One mogą być jako fala odbierane przez jakieś struktury mózgu, które są nieuświadomione w ogóle. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, którego właśnie poznaję, uczę się i, i wszedłem no, na jakąś taką drogę no, nieprofesjonalną, nie w sensie nie akademicką, nieszkolną, nie ale chyba tak uczciwie to, to, to badam i z różnych stron. Wrócę do m, takiego miejsca, gdzie razem byliśmy nad Bugiem, czyli święte o, pamiętam, miejsce. pamiętam, pamiętam to, tak, niezapomniana historia. <laughs> Powiedz dwa słowa o tym świętym miejscu, bo to jest taka, taka historia, gdzie właśnie te pszczoły, rzeźba i stałeś się artystą ziemi. Nagle. Jarek Koziara z Basią Luszawską wtedy y, szukali takich osób, ale jak widać nie tylko takich osób, bo oni mnie zaprosili, żebym zrobił coś. Ja nie chciałem zrobić fotografii, ponieważ nie miałem pomysłu na, na fotografię wówczas, na, natomiast miałem pomysł na bycie w przyrodzie podczas tego festiwalu. Koziara z, z Luszawską mi na to pozwolili. W ogóle oni to zaakceptowali. Bo mówimy o festiwalu Landart, Landart nad Festival, Bugiem. Tak, na, nad Bugiem, cała idea Landartu, która wyszła od, od Jarka Koziary i, Lusz, i Basi Luszawskiej. Nieprawdopodobny, fantastyczny yy, festiwal. I no, zaczynał się tak, że był rekonesans miejsc. I chodziliśmy i wybieraliśmy miejsca. No i ja zobaczyłem źródło w bardzo dziwnym miejscu, ponieważ powyżej nurtu rzeki, taki, taki jakiś eliptyczny kształt i tą czystą wodę bijącą. No i co? Znowu się odezwały takie... No archaiczne oczywiście to jest bardzo, bo każdy reaguje na... Nie każdy, ale... ale bo nie każdy ma to w sobie, ale, ale wielu ludzi ma ten szacunek taki do tego, że jak widzi tą wodę, która z ziemi wybija, która jest czysta, która delikatnie tylko podnosi, mąci yy, przy samym dnie ten, ten muł, a, a, a jest krystaliczna nieco wyżej, no to, no to po prostu klęka. No, to nieistotne, czy jest wierzącą osobą, czy niewierzącą, to kompletnie nie ma znaczenia, to jest po prostu to jest po prostu pochylenie się, czy, czy schylenie głowy przed czymś absolutnie elementarnym, życiodajnym. I archaicznym. I ja to, jak to zobaczyłem, no to już wiedziałem, że jeżeli nie będzie człowieka, który będzie upierał się, że chce zrobić o, tak przy, przy tym źródl, źródle, to, to ja tu zostanę przy tym miejscu. No i okazało się, że, że faktycznie nikt chyba nie miał ochoty tam pracować. A ja pomyślałem sobie, że skoro to źródło. I skoro ta pszczoła, czyli mam takie dwa symbole, to bardzo chętnie bym je chciał zestawić ze sobą, złączyć i, i poprzebywać tam jakiś czas. Pierwotnie założenie było dwa, dwa tygodnie mieszkania tam bycia. To skończyło się na, na chyba na tygodniu czy, czy sześciu dniach. Jakoś tak miałem taki, jakiś, jakąś taką historię, takie zdarzenie, które mnie przestraszyło i musiałem się wycofać z, tam, z przebywania no jak się wycofałem, to później już wsią, zobaczyłem, co mnie omija, czyli całe to życie artystów, którzy przebywają we wsi, i, i, i widziałem, że ta, ta pustelnia jest fajna, ale tutaj też mnie coś omija. Mhm. Te, te, ci, ci, ten Koreańczyk, ten Amerykanin i, i inni ludzie, którzy z egzotycznych krajów przyjechali, chciałem po prostu ich poznać, mhm. i później już zostałem z nimi. Natomiast ten moment, kiedy tam przebywałem, był dla mnie bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że ja tam zacząłem czuć dopiero, co to znaczy odizolować się od grupy, odizolować się na rzecz przebywania w przyrodzie, w której wiele się może wydarzyć. Oczywiście to nie było jakieś ekstremalne oddalenie, nie był to survival, natomiast to było już takie, tak, miałem takie możliwości. Naprawdę medytowania i kontemplowania i przyzwyczajania się do tego, że ja jestem z przyrodą, tylko z przyrodą. To jest, wiesz, tak jakbyś był z jakąś ukochaną osobą sam na sam i, i nie dzielił żadnych emocji, miłości i tak dalej z nikim innym, tylko wiedziałbyś, że, że tylko z nią to dzielisz albo z nim. I, I tak samo było wtedy z tą przyrodą, że ja byłem dla niej, a ona była tam dla mnie. I w związku z tym tam się zaczęły pojawiać bardzo ciekawe obserwacje i takie, takie, takie refleksje nad życiem w ogóle i nad tym, jak to funkcjonuje i jak mało o tym wiemy, i o mechanizmach, jakie się w, mogą w nas obudzić, bardzo pierwotnych, archaicznych, które, które są uśpione, bo jesteśmy w cywilizacji. I ja myślę, w ogóle, że to były takie mechanizmy, które, o których my dzisiaj rozmawiamy z perspektywy religii, wiary, tak? że ktoś tam miał jakieś widzenie, jakąś wizję, jakąś, jakąś, jakieś oświecenie, przebudzenie itd. i tak dalej. I że to właśnie było w wyniku tego przebywania, zrozumienia i, i medytacji przyrody. Czyli, że, że, że czujesz nagle jakąś wielką jedność z tym wszystkim. Ale też jedność, która może cię zabić w każdej chwili, która jest niebezpieczna, że, że ty nie jesteś wyjątkowy w tym. Jest, podlegasz takim samym prawom jak żaba, wiesz, czy, czy padalec, który tam w trawie cię minął, albo, albo ryba, która wiesz, wyskoczyła nad wodę, że, że jesteś po prostu podlegasz tym samym prawom. I, i, I to było fantastyczne właśnie uczucie. Też doznałem takiego wtedy. Niezapomnianego, myślę, do końca życia, uczucia zmieniających się zjawisk, czyli takiego lipcowe, lipcowe, lipcowej pory nocy, gdzie nie ma ciszy, gdzie jest głośno. Jest życie w wodzie, na lądzie, w trawie, w ziemi wszystko tętni tym życiem. I przychodzi moment, kiedy jest pełnia księżyca. I przychodzi moment, dzień popełni, noc popełni księżyca, i jest wszystko martwe. Wszystko jest yy, straszne, nic nie słychać. Ciemno, wtedy było, były chmury, coś się czasami przebijało, jakieś światło, i dzięki temu mogłem zobaczyć, jak wędruje mgła i jak mgła zagarnia namiot, w którym jestem. I ja nic w tej mgle nie widzę. I to był moment tego przerażenia, że jesteś sam. Jest ciemno i życie cię opuściło. Jest cisza. No to tego się nie da po prostu. To, to oczywiście doznają ludzie, którzy to praktykują, którzy w spinaczkach wysoko, wysokogórska, tak, czy gdzieś tam są w takich warunkach i przez to chcą tam na przykład wrócić dalej, tak, żeby, żeby znowu tego doznać. I, i ja myślę, że to, był, to były momenty, w których być może tylko te momenty, w których mogą się rodzić mistyczne stany, tak jak się rodziły to w u osób praktykujących właśnie na, na kanwie, których dziś największe religie powstawały, tak, świata, że właśnie to, że to na tym polegało, że on, to źródło ich refleksji, wiedzy, przebudzenia i tak dalej było w naturze, nig nigdzie indziej, w żadnym, w żadnym przedmiocie i w żadnym obiekcie, tylko po prostu ono wyszło stamtąd. I było przerażające, było wspaniałe, było życiodajne, ale mogło być też trujące. I że to wszystko się ze sobą mieszało i, 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 i no i też wtedy tam doznałem takiego, yy, yy, prze, znaczy po prostu miałem przemyślenie co, co do dalszego mojego życia i zrobiłem coś, coś takiego, co wiedziałem, że muszę zrobić, czyli w niedzielę przyjechałem z Landartu do Lublina, poczułem się bardzo nieswojo, poszedłem o 7 do 30 do pracy i się zwolniłem z pracy. Yy, i to... Czyli takie zmieniające życie tak, doświadczenie, tak, tak, dosłownie. tak. tak, tak. I wszedłem na inny, inny w inną formę funkcjonowania. No, jestem dzisiaj tu. I ja myślę, że tak jak o tym mówisz, i też ja obserwuję. To tutaj jest kilka takich czynników, czyli to właśnie ta, ta kontakt z naturą, ta medytacja w pewnym sensie, kontemplacja i, i, i nawiązanie tego kontaktu właśnie z tymi pierwotnymi jakimiś... Hmm żywiołami, tak to nazwijmy, ale też myślę, że w tym, co ty robiłeś tam, bardzo ważna była ta, ten trud, który podejmowałeś, taki wręcz fizyczny, bolesny czasem, nie? I to jest ta, taka moja refleksja, że chyba też dla twórców ważne, nie? Żeby ten, przez ten ból jednak i trudności przechodzić. Bardzo ważne, ja byłem wtedy, i wrócę jeszcze do tego momentu, ja byłem wtedy bardzo silny, Fizycznie, wewnętrznie i zewnętrznie, w sensie i organy wewnętrzne, i, i, i mięśnie. Dlatego ja byłem nastrojony. Może nie byłem gotowy na to, na to doświadczenie tak, tak, jak teraz bym był, tak emocjonalnie, intelektualnie. Jestem też gdzie indziej, natomiast wtedy byłem cholernie fizycznie do tego przygotowany. I stąd faktycznie te, na tym filmie, który jest, widać, że. No ja akurat nie posługiwałem się elektronarzędziami, bo, bo po prostu nie potrafię za dobrze, ale miałem cieślicę, miałem skobliczkę, miałem siekierę, miałem dłuto piesznie, to co jest potrzebne, żeby robić głodę bartną. I to robiłem jak głupi po prostu, zamiast w yy, dwa dni, to robiłem to w sześć dni, czy, czy tam w siedem. I tam ktoś mi nacinał i się zlitował z kolegów yy, piłą łańcuchową. Ale faktycznie wtedy to potworne słońce w ogóle, strasznie gorąco. I, i to picie właśnie z wody ze, ze źródła. Po prostu to faktycznie to było takie zespolenie się z tym miejscem. Nie wiem, czy ja się Luszawskiej i Koziarze kiedyś wy, wy, jakoś będę mógł odwdzięczyć za to. I czy jest w ogóle taka, taka forma odwdzięczenia za to, mm, za to doświadczenie, no, po, poza zwykłym, no dziękuję, po prostu już Basia z, mnie nie usłyszy w tej rzeczywistości, więc to było naprawdę ważne, takie zmieniające dla mnie doświadczenie, ale to co mówisz, te przeciwności, no nie możemy się przed nimi, nie, nie powinniśmy przed nimi uciekać, każdy ucieka przed bólem, każdy organizm, każdy ucieka przed uszkodzeniem, przed jakimś... Jakimś zagrożeniem. To jest w naszych genach. Każdy lubi przyjemność, wybiera przyjemność od, od pracy. Tak? Yy, tylko w konsekwencji po prostu kończy się marzeniami tylko i wyłącznie, a nie zrealizowanymi rzeczami. Musimy podejmować wysiłek, nie możemy się bać tego, że, że, że żyjemy. No, musimy tego doświadczać, a nie, nie doświadczy się inaczej, jak tylko przez, przez trudy i przez przeciwności. No, tak to działa, nie jest to przyjemne, ta rzeczywistość. Bywa bardzo niesprzyjająca i, i, i bardzo twarda i brutalna i niesprawiedliwa. Tak było i, 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 i tak zostanie, dlatego że to jest natura naszy, naszy, naszej rzeczywistości, ale musimy robić wszystko, żeby nie tylko sami przez to przejść, przez te trudności, przez życie w ogóle, ale musimy robić coś więcej. Musimy po prostu zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas, na tych, którzy idą obok. Bo jeżeli ty wiesz, to możesz po powiedzieć drugiemu, jak coś tam znieść, albo jak coś pokonać czy przeskoczyć. Albo po prostu wręcz pomóc. Tak? I, I to jest dużo ważniejsze niż, niż takie jednostkowe życie i, i wiesz i przetrwanie. Bo samo przetrwanie jest bezwartościowe. W życiu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę przetrwać. Może właśnie chodzi o to, żeby przeżyć coś, doświadczyć czegoś. Gdyby pszczoły się bały, to by pszczoły nie, ani razu nie wyleciały z ula. Gdyby pszczoły wiedziały, co ich spotka poza ulem, to by go w ogóle nie, nie opuszczały, a jednak z, z, z jakichś powodów coś każe im wylatywać i narażać życie na dziesiątki niebezpieczeństw, które czekają poza ulem, a jednak one właśnie funkcjonują i mało tego właśnie funkcjonują, dlatego że one sobie pomagają. Że jak jest, że jak jest burza i jak jest ulewa i one nie, nie zdążą wrócić do ula, to one nie patrzą na to, że, on, że, że, że jedna pachnie inaczej niż, niż druga. W tym momencie one są obydwie zagrożone, mimo tego, że pochodzą z, z, z różnych rodzin. A jedyne, co im może dać możliwość przetrwania, to jest po prostu zetknięcie się ciałami i ogrzewanie, wspólne pod liściem na przykład. I to robią. I tak myślę też działa przyroda właśnie. To jest taka odpowiedź na pytanie jak, jak przetrwać. Jak to one zrobiły, że przetrwały, a my, a my mamy problemy dzisiaj. No Mogę... Myślę, że właśnie moglibyśmy się tu nauczyć tego. Jeśli czegoś możemy się w ogóle nauczyć od przyrody to yy, yy, i pobierać jakieś lekcje, to, to myślę, że to jest właśnie bardzo dobra lekcja. Lekcja przetrwania, yy, nie survival w pojedynkę, w jakiejś dziurze w ziemi, tylko wspólne dzielenie się obawami, obawami o to, że boję się, że, że, że tego nie, nie, nie udźwignę, boję się, że tego nie mogę, boję się, że, że nie przeżyję tego. Mówienie o tym innemu człowiekowi, który po prostu być może właśnie jest przed nami po to, żeby, żeby nam pomóc tą chwilę znieść. Tak? Myślę, że, że to jest taka wielka lekcja też, ta, ta wspólnota. Mówi to oczywiście też jakiś indywidualista, no bo jednak ja, ja często przebywam w samotności, często tworzę w samotności te często moje idee, które są, gdzieś wytwarzam, mój, mój umysł, nie są, nie są jakimiś znowu po, po, powszechnymi, mainstream, mainstreamowymi myślami czy torami, ale jednak zdaję sobie sprawę z tego, co, co znaczy wspólnota i co znaczy wspólne przeżywanie życia i przeciwności. No tak, to bardzo dobra puenta chyba na koniec. Ale zanim jeszcze koniec, to pięć szybkich pytań do ciebie. Okej. Okay. <laughs> Czyli Twoja własna niesłownikowa definicja kreatywności. No przede wszystkim jest to potrzeba jak co najmniej kilka innych potrzeb człowieka, i wynika ona z impulsu. I nie, nie jest dobrze, gdy jest hamowana. Hmm, a jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla ciebie, u ciebie, obserwacja otoczenia, zatrzymanie się, skupienie. Na, na, na detalu, wniknięcie w temat, nie traktowania zjawisk po łebkach na szybko, tylko za, za, zatrzymanie się na jednej chociażby rzeczy i, i, i badanie tej rzeczy. Mhm. Na przykład wczoraj przez trzy godziny rysowałem komórkę pszczelą. Po co? W trakcie tego rysowania uruchamiają się różne myśli. Właściwie o to mi, mi chodzi, że to może być prosta rzecz, ale trzeba ją robić, skupić się na tym i, i zacząć to, to robić yy, Nie specjalnie pytając po co. A jeden morderca kreatywności. Ha. No to jest, ten, to, jest ten, to jest ten szatan, o którym się tak wiele mówi a i tak niecelnie się mówi. To jesteś ty sam, to jest twoje ego, to jest skupienie na, na sobie i, i próbowanie podporządkowania świata sobie. I to jest to zabójstwo kreatywności, wiesz? Bo z tego później się rodzą same problemy, jakieś egoistyczne, kompulsywne zachowania, wiesz, gdzie... Eliminacja konkurencji, tego, że to był Twój pomysł, a nie czyś inny, i tak dalej. Mnóstwo przykładów można podawać, ale, ale właśnie, jeżeli miałbym coś w sobie zabijać, kiedyś mi proponowano, żebym zabił w sobie artystę, ale. Jeżeli nie, nie skorzystałem z tego, yy, ale yy, jeżeli miałbym coś w sobie zabijać, to chyba właśnie, może nie zabijać, ale. ale yy, ale poskramiać tego, tego szatana, czyli tą swoją stronę, która mi mówi więcej, która mi mówi, bo ty, bo ty, bo ty, tak. I, i to myślę jest zagrożenie, mm -hmm. między innymi dla kreatywności. Mm -hmm. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym jeden sposób no. na, na wykorzystanie kreatywności. Chciałbym jakiś przykład podać, ale. ale, ale mi... No w zasadzie to powiedziałeś o tym rysowaniu. Komórki. Tak, tak, właśnie, właśnie, właśnie o tym, o tym, właśnie o tym chciałem, chciałem powiedzieć, że nagle okazało się, że można ją narysować na różne sposoby. Krótko po tym, jak zacząłem się zastanawiać, yy, chociażby rysując sześć trójkątów, które stykają się ze sobą wierzchołkami. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność? Krótko mówiąc, rada od Marcina Sudzińskiego. Starać się znaleźć w ciągu tego dnia, doby, obowiązków różnych... Czas po prostu dla siebie na, na proste takie rzeczy, na którymi naprawdę można się skupić i odłączyć od reszty rzeczywistości. Dla innych, dla, dla innych może być to lektura, dla jeszcze innych może być to stukanie młoteczkiem w warsztacie w piwnicy. Ale żeby to robić, żeby to, bo żeby, żeby pobyć sam ze sobą, sam na, na sam z jakimś, z jakimś narzędziem, sam, sam na sam z jakimś zjawiskiem. Nie, nie, nie mówiąc, nie myśląc specjalnie, pozwalać płynąć te, temu czasowi w nas i, i gdzieś nasłuchiwać tego, co, co niejako rzeczywistość sama do nas y, y, mówi. Myślę, że to jest bardzo proste, a, nie za, a rzadko już może coraz rzadziej jakoś tam znajdujemy czas na to. Cza, czasem ten czas marnu, marnuje, mam, mam wrażenie, że po prostu marnuje, ale nie mam siły. Jeszcze po prostu mam, mam chęć. Na, na to, żeby, żeby leżeć, tak. Ale to ja też wiem. jest ważne, żeby to jest po ważne. prostu poleżeć odłogiem. Tak, tak, ale później jak już się tak człowiek należy przez ten urlop ten zimowy, to wtedy właśnie bardzo szybko wskakuje ta, ta iskra do działania i, 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 i zaczyna człowiek kleić fakty, łączyć rzeczy i, i pojawiają się nowe projekty. Ja mam taki, proje taki początek roku mam, że właśnie leżałem w, w grudniu. Te święta oglądałem, snułem się gdzieś, jeździłem samochodem w jakimś kierunku, zmieniałem decyzję jak pszczoła, że wyjeżdżałem do Nałęczowa, a skończyłem w dysie no, i tak dalej. I, i później y, 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 przyszedł nowy rok i są perspektywy piękne na ten rok. Jestem bardzo szczęśliwy, że otworzyły się współprace z innymi. No to fantastycznie. Powiedz mi, gdzie można oglądać to, co ty robisz. No tak. Przede wszystkim, gdzie zaprosisz nas. Prze, przede wszystkim zapraszam do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nie tylko w sezonie, bo, bo poza sezonem też, jeśli macie taką potrzebę zorganizowania grupy, żeby przyjść na zajęcia, albo wysłać swoje dzieci na zajęcia, byle nie za małe. Bo, bo, bo to zwykle właśnie szkoła podstawowa i w górę. Albo jesteście na przykład seniorami i też chcecie jest fajny czas spędzić, no to obiecuję wam, że nie będziecie się nudzić. Jak, jak przyjdziecie i poprosicie o takie zajęcia. Przebywam w centrum kultury w Lublinie, gdzie od jakiegoś czasu z Rafałem Rutkowskim w księgarni. Tutaj robimy spotkania bardzo ciekawe o, o, o fotografii i, i, i pograniczach po w ogóle fotografii, styku różnych innych mediów i zjawisk. Występujemy muzycznie z, z Pawłem Passinim, z, z Radkiem Bułtowiczem, z Mironem i z, i z Rafałem właśnie Rutkowskim, pewnie będziemy niedługo grać. W, w lutym. W lutym też będzie wystawa w Gardzienicach z Alicją Kupiec, z Oliwią Beszczyńską. Także pewnie się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawią te informacje. Poza tym można mnie przez media społecznościowe za, 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 zaczepiać i, i pytać, chociażby na, na profilu facebookowym. Koniecznie nam prześli linki, to umieścimy je w opisie, żebyśmy mogli znaleźć to wszystko za jednym dotknięciem, że tak powiem. A na Facebooku mamy grupę skupioną wokół podcastu. Wiem, że w niej jesteś, także tam zapraszam cię serdecznie też, żebyś wyrzucał te swoje informacje. W każdym razie, cóż, no ja Ci Marcinie bardzo serdecznie dziękuję za ja tę też dziękuję. niezwykle interesującą rozmowę, w której dowiedziałem się mnóstwa ciekawych rzeczy. Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Jak się podobało, to zapraszamy do subskrybowania. I co, widzimy się, słyszymy się. Następnym... Bardzo dziękuję, Robert. Dziękuję też tym, którzy będą słuchać. Szczęśliwość z Wami i, i, i do zobaczenia w przestrzeniach różnych. Tak jest. Dzięki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.